Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na pytania odpowiedziała już pani minister Majszczyk, także ja czuję się zwolniony z obowiązku odpowiedzi na te pytania. Ja chciałbym jedynie podziękować za dyskusję na temat przepisów, które dzisiaj omawiamy i chciałbym się właściwie odnieść krótko do jednego głosu w dyskusji, a właściwie do jednego zdania. Jeden z dyskutantów dzisiaj stwierdził, że należałoby zmienić filozofię tej ustawy. Ja chciałem tylko przypomnieć, że głównym celem tej ustawy jest zapewnienie stabilności finansów publicznych, zahamowanie wzrostu długu publicznego, no i dostosowanie się do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o stawki podatkowe. Jeśli przedstawiciele opozycji mają inne sposoby na zahamowanie długu publicznego, na konsolidację finansów publicznych, to je chętnie wysłuchamy. My zaproponowaliśmy takie rozwiązania. W naszym zdaniu one są dobre i winny zostać wprowadzone w życie. Proszę Państwa, w trakcie drugiego czytania zostało zgłoszonych 15 poprawek, ale nie wiem, czy wszystkie do mnie dotarły. Także nie jest to koniec prac Wysokiej Izby nad tym projektem. Dzisiaj jeszcze Komisja Finansów rozpatrzy tę ustawę, a potem jeszcze na posiedzeniu Wysokiej Izby rozstrzygniemy, czy te poprawki przyjmiemy, czy nie. Bardzo dziękuję Panie Marszałku za udzielenie głosu. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję panu.